Cześć, z tej strony Wojtek, za to wszystko wina elfów. Zbieramy się z tą sesją online, ale jakoś nam to nie idzie. Głównie przez to, że jesteśmy laikami w tej kwestii i uczymy się wszystkiego od zera. Ale udało nam się nagrać sesję, którą zagrałem z moimi znajomymi, znaczy z moim znajomym, z moją córką i z jego córką. Więc wrzucimy wam to. Powiedzcie, co myślicie, czy interesuje was gra z dziećmi, bo my się za to wzięliśmy i chcemy też poważnie ten temat poruszyć, więc miłego oglądania i do usłyszenia. Cześć. Mogę zaczynać, tak? Gramy dzisiaj w grę, która się nazywa Niż w baśni. Jest to gra, edukacyjna gra RPG. Czyli macie się edukować podczas tej gry. Najpierw zrobimy sobie postacie. Czyli co? Po kolei pierwszy krok. Pierwsze kroki. Bohaterskie imię, czyli imię, które będzie miał wasz bohater. Wpiszcie w kartach postaci w odpowiedniej litery. Jeśli nie masz pomysłu, Jagodo, tak, to możesz Jagoda. Go nazwać Jagoda. Jeśli chcesz, możesz Jagoda nazwać Karolina, jeśli chcesz, możesz nazwać, nie wiem. Możesz nazwać Alicja. Okej, gdzie tu? Tam, gdzie masz rubrykę imię, jak logika wskazuje, wpisujesz imię. Moja będzie się nazywać Karolina. Dobrze. No to tutaj. A twoja postać jak będzie się Łukasz nazywała? Nie wiem jeszcze. Podejmij jako na tą niebieską tutaj. Tą książkę z półki. Tam z drugiej strony. O, podobna do czapki, tylko ona nie jest ubrudzona. A, dobrze. Alicja Czerwska. Ja mam krajowidę. Nie mówmy nazwiska. Drugi krok. Każdy bohater baśniowego świata jest w czymś wyspecjalizowany i preferuje konkretny sposób rozwiązywania problemów. Do wyboru mamy tak. Czarodzieja albo czarodziejkę. Może powiem dwa słowa od nich. Czarodziej i czarodziejka uwielbiają zdobywać i gromadzić wiedzę. Zwykle są poważnymi badaczami, kronikarzami czy dyplomatami, którzy służą na dworach lub zamykają się w bibliotekach, czytając stare księgi. Opiekun lasu, opiekunka lasu. Opiekunowie i opiekunki lasu kochają wszystkie istoty. Celem ich życia jest ochrona napotkanych roślin, zwierząt i dbanie o nie. Pieśniarz-pieśniarka. Pieśniarze i pieśniarki to wędrowni artyści, którzy zachwycają świat swoim głosem i opowieściami. Podróżnik-podróżniczka. Podróżnicy i podróżniczki wędrują bezdrożami, odkrywając nowe miejsca i poznając najdziwniejsze istoty. Rycerz-rycerka. Rycerz i rycerka to najodważniejsi z odważnych i idą na czele grupy oraz podejmują wyzwania jako pierwsi. Kiedy wszyscy się boją, rycerz unosi miecz i tarczę, pokazując swoim towarzyszom, że każda przeciwność jest do pokonania. Uzdrowiciel-uzdrowicielka. Uzdrowiciel-uzdrowicielka to osoby wrażliwe na ból każdej istoty. Wyciągną drzazgi z łapy wilka, wyleczą zęby smoka, czy nastawią złamane nogi niziołka. To zadania, o których marzy każdy uzdrowiciel. Jagoda, kim chcesz grać? Czarodziej, czarodziejka, opiekunka lasu, pieśniarka, podróżniczka. No to wpisz opiekunka lasu. Imię bohatera miałyście dziewczyny tutaj wpisać, tu miało być wasze imię, ale dobra. To mniejsza ten spraw. Poczekaj, bo gdzie jest na karcie miejsce na... Widzicie gdzieś miejsce na zawód? Zawód? Nie. Dobrze, to napiszmy to u góry po prostu gdzieś, żeby było. Napisz opiekun lasu, gdzieś tam. Ty, Vera? Ja chcę być pieśniarką. No to napisz tu gdzieś pieśniarka. A ty, Łukasz? Na portrecie, czy nie? Nie. No, gdzieś w dowolnym miejscu, żebyśmy wiedzieli. Chciałem być opiekunem lasu też, ale to w takim razie będę uzdrowicielem. Dobrze. Czekaj, mogą się powtarzać. No, ja się zgapię. Co, jakie to umiejętności? Proszę, pomogę ci. Umiem. Tobie też pomogę. Jeśli macie problem z napisaniem. Tu jest opiekunka lasu. A tu jest pieśniarka.
który... Okej. I sobie Witek. Nie, Małgorzata. Vito. Vito i Bella. Dobra, lasu jeszcze napiszę lasu. Le asy. Dobrze. Ale ja jestem Vito przez W. I czemu nie? Może być. Vito i Bella. Ty możesz być Karolina przez C. Karolina. Carolina. Carolina. Dobrze. Więc tak. Podyktuję ci Jagoda przedmioty, jakie masz. Możesz mieć przedmioty zwykłe. Tutaj je wpisujesz. Słomiany kapelusz lub wianek. No to napisz. W i anyek. Co? W i anyek. Nie? Ek. Ek. Janek. Ek. 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 Kostur lub koszyczek? Koszyczek. Wpisz koszyczek. K, O, S, E. E, czy, z, ek, koszyczek. Okej. Okay. Talent. Gdzie jest na karcie? A, dobra, będziemy do ciebie. Tu jest talent. Dobrze, nie, teraz przeskoczymy do ciebie. Twoje przedmioty, pieśniarko, to... Mogę narysować swoją... Czapka grajka. Czapka. Czyli napisz czapka po prostu, żeby było prościej. Czy? Instrument muzyczny. Na jakim instrumencie muzycznym będziesz grała, Garejku? Fortepian się nie uda, bo ciężko z nim podróżować. Więc może, nie wiem, gitara, flet. No to wezmę flet. Harfa. No to harfę, chcę harfę. No to wpisz harfa. No, nie jedno rysuję swoją postać. W domu to zrobisz. Co? Dobra. A Łukasz, jesteś uzdrowicielem. Tak. Torba uzdrowiciela. Zioła i maści lecznicza. Wszyscy mają zestaw obozowy, ale skoro wszyscy go mają, to nie będziemy go wpisywać. Szkoda czasu. Dobrze, opiekunie lasu. Twój talent. Gdzie mamy miejsce na wpisanie talentu? Tak. Przyjaciel zwierząt. W testach zaprzyjaźnienia się ze zwierzętami otrzymujesz dodatkową kostkę. Czyli po prostu... jesteś dobra w kontaktach ze zwierzętami, rozumiesz, co one od ciebie oczekują, co chcą powiedzieć. Przyjaciel zwierząt, wpisz przyjaciel zwierząt. Pieśniarko. Twój talent to piosenka otuchy. Za każdym razem, gdy towarzysz zdaje jakiś test, możesz zaśpiewać piosenkę i dodać jedną kostkę do jego wyniku rzutu. Czyli na przykład Jagoda rozmawia z jakimś zwierzęciem i ma jedną kostkę za to, że jest opiekunem lasu. A ty jeszcze śpiewasz w tym momencie, żeby jej łatwiej było i dzięki temu Jagoda ma dwie kostki. Rozumiesz? Mhm. Czyli jesteś takim jakby wspomagaczem drużynowym. Dobra, co jest piosenka? Otuchy. Dobrze, piosenka wystarczy. Ty masz przyjaciół zwierząt. Wiem. Może jeszcze napiszę. Dobrze, to napisz piosenkę. Łukaszu. Ukojenie bólu.
W testach zdolności leczniczej otrzymujesz dodatkową kostkę. Wszyscy jesteśmy. Każdy ma jakąś zdolność. A te wszystkie zdolności polegają na kostce. Tak, by określić, tak jak na przykład, nie wiem, zawsze jak wykonujesz jakąś czynność, to jest szansa, że się nie uda. Czyli to, że potrafisz jeździć na rowerze, to potrafisz, ale zawsze możesz się wywrócić, tak? Więc kostka pokazuje tutaj losowość tego, że mimo, że jesteś w czymś dobra, to zawsze mimo wszystko może ci się nie udać. Dobrze. Przyjacielu zwierząt, twoje talent, twoja lista zdolności. Czyli tutaj. Budowanie. Ja można mieć chyba dużo tych zdolności. Chyba tak. Bardzo dużo. Spisz jaką. Tak, myślę, że wpiszemy po dwie najważniejsze zdolności, żeby nie tracić czasu, potem to uzupełnimy kiedyś. Budowanie. By. A druga? Budowanie. A druga to jest głaskanie. Głaskanie. Zapewne chodzi o zwierzęta. A, to. Pieśniarko, twoje umiejętności to muzyka oraz śpiewanie. Muzyka i śpiewanie. Ja co by tutaj dam? Twoje zdolności uzdrowicielu to leczenie i przekonywanie. Si, pi, i, e, w, a, n, i, m. Dobrze. Każdy z was posiada trzy cechy. Siła, umysł i zręczność. Każdy na początku ma jedną wartość kostki w każdej tej dyscyplinie, więc skreślcie po jednej kostce, żebyśmy wiedzieli, ile macie. Czyli tutaj skreślcie tak. Ja skreślę, bo ja nie jestem. Okej. Nic na ten temat nie było wspomniane, więc zapewne tak. Zdolności, tak, one wszystkie mają po jednym. Lista czarów to nas nie dotyczy, więc wydaje mi się, że w zasadzie możemy zaczynać. Nasze postacie są oględnie zrobione, oczywiście. A co chodzi z tą skarbonką? A skarbonce, moja droga? Pewnie. Drużyna podczas gry zdobywa różne skarby, różne pieniądze, tam będziemy je wpisywać. Przyjaciele to wiadomo, magiczne przedmioty też. Gdzie mam to położyć? Myślę, że... Gdzie mam to położyć? Trzymać, bo to jest twoja karta, to ci będzie potrzebne. Okej. Pusta. Wiemy już, kim gramy. Na początku jeszcze, żeby zobrazować wam, jaki to jest świat, pozwolę sobie przeczytać pewien wstęp, byście wiedzieli, z czym to się je, w jakim świecie gramy. Gramy w krainie bohaterów. Kraina bohaterów jest niezwykłym miejscem, w którym początkujący bohaterowie rozwijają swoje talenty i z czasem staną się żywymi legendami. Kraina ta pełna jest magicznych miejsc i wyjątkowych istot. Żyją w niej zarówno stworzenia przyjazne, jak i złośliwe. Dwie dekady temu, kiedy naszych bohaterów nie było jeszcze na świecie, odbyła się straszna bitwa. Królowa na czele sprzymierzonych armii stanęła naprzeciwko czarnoksiężnika i jego zbuntowanych popleczników. Wiele istot zginęło od ran, a jeszcze więcej do dziś jest kalekami. Królowa uderzyła mieczem w laskę czarnoksiężnika, łamiąc ją i wyzwalając szalejącą magię. Moc uderzyła w królową, czyniąc ją niewidzialną. Rzucono również klątwę zapomnienia na całą krainę bohaterów. Od tej pory nikt już nie wiedział, jak mieli na imię królowa i czarnoksiężnik, ani dlaczego stoczyła się ta bitwa. W wyniku magicznej eksplozji podczas wielkiej bitwy zwierzęta zaczęły mówić. Do tej grupy należą niemal wszystkie drapieżniki lodowe i wodne, większe od konika polnego. Zamek bohaterów.
Zamek Bohaterów to centrum krainy bohaterów. Jest najjaśniejszym i najbezpieczniejszym miejscem w całym uniwersum. Od tysięcy lat stoi na odwróconym, lewitującym wulkanie. Tak jak na okładce książki. Wulkanie. Prowadzą do niego nieliczne wiszące mosty oraz specjalne windy. Jednak najczęściej używanym środkiem transportu są królewskie smoki. Przepraszam. Niewidzialna królowa. Niewidzialna królowa jest aktualnie władczynią i strażniczką krainy bohaterów. Niestety sama nie jest w stanie rozwiązywać wszystkich problemów. Potrzebuje pomocy dzielnych, młodych herosów. Niewidzialna królowa była jedną z najpiękniejszych kobiet, lecz podczas wielkiej bitwy starała się z potężnym czarnoksiężnikiem i jest to, o czym wspomnieliśmy. Czy mniej więcej jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda kraina, w której będzie toczyła się nasza przygoda? Tak? Tak. No to zaczynamy. Pozwólcie, że odnajdę to, gdzie zaczyna się nasza przygoda. Krainie bohaterów. Tak, tak, tylko nasza przygoda zaczyna się w konkretnej sytuacji, w której się znalazłyście. Znaleźliście, przepraszam. Dzisiejsza przygoda, którą będziemy rozgrywać, jest przygodą z podręcznika przygotowaną, czyli ja jej nie wymyśliłem. Nazywa się ona Król Szczurów. Myślę, że rozbijemy ją sobie na dwie części. Dzisiaj zaczniemy. Jak wszystko będzie fajnie szło, to spotkamy się następnym razem. Jutro. I dokończymy. Po długiej i męczącej podróży przybyliście do Zamku Bohaterów. Droga była trudna i bardzo niebezpieczna, ale w końcu udało wam się dotrzeć do bramy legendarnej stolicy. Przybyliście tu z całego świata, gdyż dotarło do was wezwanie sławnej, niewidzialnej królowej. Wezwała ona najodważniejszych mężów i najśmielsze damy, by stawiły się i poddały wielu próbom, które określą, czy jesteście gotowi miana bohaterów. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do zamku, do wielkiej sali, na której siedzi królowa, ale z racji tego, że królowa jest niewidzialna, to tak naprawdę widzicie unoszącą się w górze koronę. No bo wiadomo, że królowa musi mieć koronę, tak? Co to za królowa, sukienka, która... Sukienka jest niewidzialna. Widzialna jest tylko unosząca się w górze. Ale ona ją przybiera, więc... Nikt się jej nie widzi, gdy wychodzi na dwór koła. Zapewne możecie zapytać o to królową, gdy dopuści was do głosu. Czy przypadkiem może... Czy ona jest goła? Albo czy sukienka w momencie, gdy ją ubiera, staje się niewidzialna. Ale o tym za chwilę. W końcu dotarliście do podnóża Złotego Tronu. Podczas podróży zastanawialiście się, jak wygląda niewidzialna królowa. Nie widząc jej na oczy, zwróciła się do was. A więc to wy jesteście nadzieją królestwa. Cieszę się, moi drodzy, że przybyliście i chcecie stać się jednymi z bohaterów. Niestety mój wzrok szwankuje i nie za bardzo widzę, jak wyglądacie. Więc proszę, przedstawcie się, powiedzcie, kim jesteście i opiszcie mi siebie, gdyż tak jak mówię, mój wzrok szwankuje, a potem odpowiem na wasze pytania. Może ty, panie chyba lekarzu, zaczniesz i opowiesz o sobie kilka słów. Chyba lekarzu. Oczywiście, więc nazywam się Vito, jestem uzdrowicielem. A w co jesteś ubrany, drogi Vito, gdyż nie za bardzo widzę. Młode panny, czy coś was śmieszy? Zapytała królowa. Jestem ubrany w prosty strój podróżny. Kolor beżowego. To taka długa suknia, która dochodzi do kostek, przewiązana jest pasem. A na pasie mam różnego rodzaju sakiewki. Mam też przy sobie torbę, którą zawiesiłem na ramieniu, i kapelusz. Rozumiem. Cieszę się, że mogę cię poznać. Jestem niewidzialną królową.
A ty, koleżanko znajdująca się w środku i śmiejąca się tak melodyjnym głosem, opowiedz mi, kim jesteś i w co jest, i jak wyglądasz? Jestem Karolina. A w co jesteś, droga Karolino, ubrana? Tak jak mówiłam, mój wzrok już nie jest taki, więc nie widzę cię. Widzę tylko zarys postaci. A chciałabym sobie wyobrazić, jak wyglądasz, w co jesteś ubrana. I kim jesteś, czym się zajmujesz? Choć zgaduję po twoim melodyjnym głosie, że musisz być pieśniarką. Tak. Ja jestem ubrana w czerwone ciuchy. A jakie tu ciuchy? Bardzo młodzieżowe stwierdzenie, ciuchy. Muszę zacząć go używać. Więc jakie to ciuchy? Masz spodnie czy sukienkę? Sukienkę. Znaczy taką spódniczkę. Mhm. A do kolan czy do kostek? Do kolan. Rozumiem, doskonale. A włosy masz rozpuszczone czy spięte? I jakiego koloru? Rozpuszczone i rudego koloru. Ach, musisz wyglądać niesamowicie. I mam jeszcze czerwony berecik z piórkiem. I jak to, pieśniarza? A ty, droga koleżanko? Jestem Ala. Droga Alicjo, opowiedz mi, kim jesteś i w co jesteś ubrana? Jestem... opiekunem lasu. Jestem opiekunem lasu? Tak właśnie myślałam. Od razu, gdy weszłaś do komnaty, wszystkie ptaki na zewnątrz zaczęły śpiewać, przywitując cię swoją melodią w swojej pieśni, co zapewne sugeruje twój zawód. A powiedz mi, jak jesteś ubrana i jak wyglądasz? Mam sukienkę taką... taka różowa. Różową, a czy to pudrowy róż? Taki czy pudrowy. Taki intensywny? Pudrowy. Rozumiem. Rozumiem. A jakie masz buty? Szpilki, tak? Dobrze usłyszałam? Nie, to są sandały. Sandały. Też różowe. Rozumiem, różowe sandały. Czy twojego stroju dopełnia różowa gumka do włosów? Mam dwie gumki i one są... Czyli masz dwa kucyki. Tak. Rozumiem. Ja, jak wcześniej się przedstawiłam, jestem niewidzialną królową. Może chcecie o coś zapytać, gdyż tak. W momencie, gdy weszłyście do sali, byłyście bardzo rozmowne między sobą. Proszę, Karolino, zapytaj. Czy jak założysz na siebie sukienki, czy one się stają niewidzialne? No. Tak, to zabawna historia. Zapewne słyszałeś o wojnie, którą stoczyłam z czarnoksiężnikiem. Aczkolwiek przypadłość tej sytuacji jest taka, że wszystko, co założę, staje się niewidzialne. Poza koroną. Czemu się tak dzieje, nie wiem. Najpotężniejsi, najmądrzejsi czarownicy nie są w stanie tego rozwiązać. Tak, droga Alicjo? Czy czasami w ogóle Z czym? Czy czasami zapominam się ubrać? Tak. Nie, droga Alicjo, mogę cię zapewnić, że zawsze mam suknię. Czy ktoś ci kiedyś ukradł koronę? Nie, na szczęście nie zdarzyła się taka sytuacja, bo jakże mogłaby się zdarzyć w zamku bohaterów? Dobrze, ale zapewne nie przyszliście tutaj, by mnie poznać i ze mną porozmawiać. Królowa uniosła ręce do góry, rzekła do was serdecznie. Moi drodzy, pora rozpocząć próby. W tym momencie cała sala rozbrzmiała okrzykami radości i zadowolenia. Waszym pierwszym zadaniem będzie uratowanie naszego wspaniałego zamku przed zawaleniem się. Przebiegłe szczury dotarły do fundamentów i teraz robią w nich olbrzymie dziury. Jeśli tak dalej pójdzie, to zamek w końcu runie. Powstrzymajcie je, ale lepiej sprawdźcie, by się stąd wyprowadziły. Jeśli macie jakieś pytania, to zapytajcie mieszkańców zamku. Tymczasem ja niestety muszę udać się na mój konny patrol i wyprzedzając wasze pytanie, mój kon jest widzialny, a wy czujcie się jak u siebie w domu. Okej.
Macie wrażenie, że wam się lekko skłoniła, gdyż korona się pochyliła i usłyszeliście stukot tych butów, że się oddala. Stoicie na tym u podnóża tego tronu. Dworzanie po chwili zaczynają się rozchodzić. Zostajecie praktycznie sami. Co zamierzacie zrobić? Skoro już się poznaliście, każdy z was wie, jak wyglądacie, to pora pomyśleć, co dalej. Trzymać te szczury. Trzeba iść do ścieków. Nie, trzeba wejść, zabrać klapki i koniec. Czy jako przyjaciel zwierząt na pewno powinnaś zabijać te szczury? W końcu twój zawód świadczy o tym, że powinnaś z nimi porozmawiać. Zresztą królowa powiedziała, że macie się ich pozbyć. Niekoniecznie je zabić. Może gdyby w drużynie znajdował się jakiś rycerz, byłoby to odpowiednie rozwiązanie. Ale żadne z was nie jest typowym wojownikiem, więc może warto znaleźć inne rozwiązanie. Wiem co. Bierzesz ser, rzucasz ser, a one sobie zaskakują. Może to jest rozwiązanie. Czy to bardzo dobry pomysł, że powinniśmy skupić się na rozwiązaniu, które proponuje przyjaciel zwierząt? Kupmy ser, całą lodówkę seru, zatrzymajmy je, czekajmy na szczury. Myślisz, że w świecie fantastycznym są lodówki? Myślę, że na pewno jest jakaś spiżarnia, a może już sekundę, już chwilę, Karolina, nie musisz się zgłaszać, zaraz ci odpowiem. Myślę, że po prostu może jakieś magiczne pomieszczenie, w którym zachowuje się chłód. Zastanów się proszę, gdzie takie pomieszczenie może się znajdować. Tak, Karolina? Żeby one wyszły, bo one będą po prostu biec za tym serem i gdzieś mogą go zanieść. Myśmy musieli je siedzieć, bawić i złapać i wyrzucić. I powiedzieć, nie się. To może skupmy się na najważniejszej kwestii. Kupieniem sera. Skąd wziąć ser? Gdzie w zamku może znajdować się ser? W sklepie. Ale tam nie ma sklepu. Nie, w królewskiej kuchni. Dziewczyny, na pewno nieraz zwiedzałeś jakieś zamki. Fakt, że w naszych zamkach z reguły jest sklepik z pamiątkami, ale tam sera chyba nie dostaniemy. Ale no w królewskiej kuchni. Tak, myślę, Karolino, że to może być dobre. Ale czego ja mam cały koszyk? No to widziałaś, ilu ludzi było na audiencji królowej? Wielu dworzan i dam dworu, żeby ich wyżywić? Na pewno spiżarnia w kuchni jest odpowiednio duża. Pytanie, czy mają ser? No trzeba się spytać. Ciekawe, czy mają krowy, bo jak nie ma krów, ani kur, ani wszystkiego innego, no to nie ma sera. Ciekawe, czy to nie musi być krowa. Więc gdzie? To jest super pomysł, ja uważam, że powinniśmy pójść w stronę kur. No i potem zabrać całe, jeśli mają dużo sera, zabrać cały ser, który mają, rozpakować, dać do wózka jakiegoś. No dobra, to idę do kuchni. No więc dobrze, więc cała trójka po podjętej decyzji ruszyła do kuchni. Fakt, że dziewczęta. Idziemy do kuchni. Tak, ale pamiętajcie, że rozgrywka dzieje się w wyobraźni, więc wystarczy powiedzieć, udaje się do kuchni, nie musisz tam iść. Zresztą ciężko będzie biegać za tobą z kamerami i przenosić cię do kuchni. Coś by się tu przestawiło? Ja. Dobrze. Ja wezmę od kogoś z was telefon i idę sobie do kuchni. Młode panny, wygłupiamy się czy gramy? Gramy. No więc dobrze. Więc ruszyliście do kuchni. Nie. Co prawda zapytać musieliście się paru osób po drodze, gdzie jest kuchnia, gdyż w zamku jesteście pierwszy raz, ale wszyscy byli przyjaźni i pomocni i już po chwili znaleźliście się w kuchni. Mam ser. Wchodźcie do obszernej królewskiej kuchni. Kilka kucharczyków przygotowuje potrawy na królewski stół. Rozchodzą się przyjemne zapachy gotowanej zupy, świeżo upieczonego chleba i smażonego miejsca. Że mam ser. Smażonego miejsca? Mięsa. Gdy zapytaliście o głównego kucharza, zaprowadzono was do grubego krasnoludka, który właśnie przyprawiał parującą zupę. Co robicie? Pytamy go, czy macie ser? Gdzie jest ser? Czy jest w ogóle? Ser. Pytamy się go, ser. Dzień dobry, a nie wypadałoby się powiedzieć dzień dobry i przedstawić? Dzień dobry, jestem Alicja.
A ja jestem nadwornym kucharzem. Czy pan ma ser? No, potrzebujemy. Oczywiście, że mam ser, ale kim wy jesteście? Jesteśmy rolnikami. Nie jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj przybyszami, którzy jesteśmy bohaterami. Ach, kandydaci na bohaterów. Tak, tak. Pewnie niedawno przybyliście do zamku. Dopiero teraz przybyliśmy. Tak, szliśmy 3 miesiące. I zapewne jesteście głodni. Tak, tak. I potrzebujemy ser, żeby... Nie wypuszczę. Zaraz, ser może poczekać. Nie wypuszczę was z mojej kuchni głodny. Siadajcie do stołu. Służba zawołał służącego, który podał wam miskę, a on rozlał wam zupę, nalał ją też sobie, siadł przy stole i pomiędzy kolejnym łyżkom zupy zapytał. Więc po co wam ten ser? Musimy powstrzymać szczury. Szczury, które chcą nam rozkopać zamek. Ale to nie jest twój zamek, to jest królowej. Czyli królowa poprosiła was o pomoc, tak, w walce z tymi... To jest nasza szczurawa. Aha. Tak, to ma być próba, ale nie wolno ich zabijać, ani dotykać, wyrok. Nie mówi tego on, tylko ja. Nie jest powiedziane, że nie możecie ich zabijać, macie się ich pozbyć. Aczkolwiek powiedziałem, że jako przyjaciel zwierząt powinnaś dążyć do tego, żeby raczej rozwiązać tę sprawę bez konfliktu. Nie, już wiem. Trzeba je dać do worka, wyjść z nimi za to, wypuścić je. A właściwie szczury lubią wszystko jeść. Tak. Co? Dlatego umiem przeżyć w wyściekach. Ale może gdybyśmy znaleźli ser o tak intensywnym smrodzie, to udałoby się je wszystkie wywabić. O tak, tato, mamy go w lodówce, szybko biegnie. No cóż, to co macie w lodówce, niech zostanie tajemnicą waszej lodówki. No więc tak, kucharz odpowiedział. Oczywiście, jak najbardziej dam wam po kole sera. Nie ma najmniejszego problemu. A ile macie sera? To może tak spokojnie. Mam bardzo dużo sera. Potrzebuję 15 kilogramów. Tylko możemy tak. Jeden koszyczek? Po prostu dam wam 3. Nie będę to się nazywał. Musi być zgniły, takie musi koła. Być Młoda panno, myślisz, że zatrzymam w mojej królewskiej kuchni zgniły ser? Za kogo ty mnie masz? Trzeba go dać ciągle i... Chociaż trzeba go położyć... Może po prostu położycie go w piwnicy albo w kanałach, wtedy na pewno je znajdziecie i szybciej ten... Ale jak w kanałach, to szybciej szczury go je znajdą. Właśnie. A kogo wy się macie pozbyć, jak nie szczurów? Właśnie. Ale szczury są w ściekach, no i w tych... Oni tam mieszkają, potem wychodzą. Myślisz, że są inne szczury kanałowe, inne szczury zamkowe? Nie, to są to same, tylko że gdzie indziej mieszkają, może są innymi gatunkami. Jedne to są zwykłe i śmierdzące szczury, a drugie to są szczury ze skrzydłami i rogami. No cóż, to ty jesteś przyjaciółką przyjaciela zwierząt, więc jeśli jesteś pewna swoich słów, to ja! Tak jest. Przyjaciółką przyjaciela zwierząt. Czyli przyjaciółką twoją, a nie przyjacielem zwierząt. Tak wiem, Alicjo, że jesteś przyjacielem zwierząt. To oczywiście widać. Szczególnie po wianku na głowie. Ale ja też mogę sobie założyć wianek na głowie i co? Oczywiście, że możesz, ale chwili obecnej nie masz. W chwili obecnej masz czapeczkę jak typowe pieśniarka i harfę pod ręką. Dobrze, więc zawołał kucharz służącego, który podał wam wielkie koła sera, mniej więcej tej wielkości, i wręczył wam je. Tylko tak jak mówimy, tak jak mówię, ser jest najlepszej jakości i na pewno nie jest zgniły i nie śmierdzi. Rozumiem, musimy go zjeść. Musimy wyprawić się tu, aby zgnijcie. Słuchajcie, co macie jakiś pomysł, co zrobić tak, z tym serem? Tak, polejmy go sokiem zgniłym. Mamy sok jabłkowy zgniły w domu. Mamy sok jabłkowy. Zapewne Jagodzie chodzi o sok, który się zepsuł u nas w domu. Ale nawet jeżeli, to ma go Jagoda, a nie Alicja, więc w żaden sposób nie możesz go wykorzystać. Że to jestem Alicja?
jakieś tam nazwisko byle jakie, na przykład Krupnik i inne posok zmieniły do Alicji domu. Do Alicji domu polejemy ser. Co to jest Alicja? No ja tu. Przypominam ci, że kilka miesięcy zajęło ci dotarcie do zamku bohaterów. A. Czy zamierzasz teraz wracać tylko po to, by zdobyć zdniowy sok? Nie, ale po drodze to zrobimy. No więc właśnie. Kiedyś po drodze. Bo mnie to zastanawia. Wie co? Te szczury wyjdą. Daj się wypowiedzieć Karolinie. Bo jak te szczury wyjdą, czy w tym wulkanie jest jakaś rura ściekowa, albo... To dobre pytanie. No właśnie. Zapewne, gdy ktoś robi w zamku siku, albo inną rzecz, gdzieś to musi być odprowadzone. Dwójeczkę. Tak, więc gdzieś muszą być tak. Nie rozmawiajmy tu o kroczach. Zagramy jeszcze jedną scenę, bo już się zaczyna to za bardzo. Dobra, nie o kroczach. Dzisiaj nie o kroczach. Dzisiaj to nie jest kanał o kroczach, więc... Alicja, uspokój się. No więc może gdyby na przykład pokruszyć ten ser, tak żeby te szczury wywabić w jakieś miejsce tymi okruszkami, gdzie chcielibyśmy, żeby poszły. Lito! Może chociaż, żeby jeden wyszedł, żebyśmy z nim porozmawiali. Znaczy, żebyście się z nim porozmawiali. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na wstępie powiedziałem, że większe zwierzę potrafi mówić. Większe od kolika polnego szczury powinny mówić. Szczuru, to kwestia tego, że Alicji po prostu naturalnie wolą rozmawiać z Alicją, bo jest opiekunem zwierząt. Ale na oparcie go każdy z was może z nim porozmawiać. To jest właściwie w tej chwili chyba najlepszy pomysł. To chodźcie z nimi porozmawiamy. Dobra, idę. Ale gdzie są szczury? Tutaj. Ale no szczury. Musimy iść. Po ziemiach. Ale musimy iść do kibla przecież. Dlaczego do kibla? Ja bym zaczął od spiżania. Dobrze, dobra. Widziałaś kiedyś w ubikacji szczura? Tak. Nie w ściekach są. Czyli musimy się ale do wody. Ale jesteś za mała, żeby przejść tą rurą do kanalizacji. Ale no to zmniejsza się. Proszę, zmniejsza się. To chodźmy. Jestem się nogi, idę do góry. Jeżdżam. Są małe, są dobrze. Więc zatrzymajmy się może na tym, że udajecie się do piwnicy. A co będzie w piwnicy, to rozegramy po prostu na następnej naszym spotkaniu, gdyż chyba skupienie dziewczynom zostało się już wypalone i włączyła się głupawka. Więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Nie! Nie krzycz. To jest dobry moment, żeby zakończyć i przemyślimy, jak nam się grało i spotkamy się następnym razem. Narysujemy też portret. Tak, oczywiście wypełnimy dokładnie nasze karty postaci i dodatkowo rana i szok. Dodatkowo zastanowicie się, co dalej można zrobić, by pozbyć się szczurów z zamku.